Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj kolejna recenzja, tym razem będzie to router D-Linka model DWR953. Jak może wiecie, jest to router z budowanym modemem LTE, dzięki czemu będziemy mogli tutaj korzystać za jego pomocą zarówno z łącza kablowego, jak i właśnie z łącza LTE. Router posiada też taką specjalną funkcję łącza zapasowego, dzięki której w razie awarii właśnie jednego z dostawców internetu automatycznie przełącza się na drugi, od drugi z drugiego nadawcę i w tym momencie mamy dalej zachowaną pewną ciągłość dostępu do sieci. Jest to szczególnie ważne, powiedzmy, w jakichś tam firmach, korporacjach, gdzie nie możemy sobie pozwolić na brak dostępu do internetu, na jakieś przerwy, jakieś awarie. Ten router zapewni nam w tym momencie ciągłość takiej pracy. Dobrze, to może sobie zobaczmy jego parametry, jakie właściwości. Co możemy zobaczyć? Przede wszystkim standard AC750, czyli tutaj Wi-Fi jest to dwuzakresowy Wi-Fi, czyli nadaje nam w razie częstotliwości zarówno 2, 4, jak i 5 GHz. Ta prędkość tutaj tu podana jest 750, to nie jest do końca prawda, ponieważ w standardzie AC on ma prędkość 450 megabitów na sekundę, natomiast w standardzie N 300 megabitów na sekundę. Ta prędkość to jest właśnie prędkość łączna tego łącza, jeżeli byśmy korzystali właśnie z tych dwóch częstotliwości. Dobrze, jeżeli chodzi o standard 4G LTE, to ten router obsługuje prędkości do 150 megabitów na sekundę, czyli całkiem nieźle. Myślę, że tutaj powinien ten internet bardzo fajnie szybko nam działać. Jeżeli sobie zobaczymy tu na tył opakowania, zobaczymy sobie tutaj złącza, jakie wyposażony jest ten router. Jak widzicie, mamy tu dostępne 4 porty LAN. Port WAN, oczywiście gniazdo karty SIM, łącze zasilania, przycisk włączania oraz tutaj 3 antenki. Dwie te antenki służą do obsługi właśnie standardu LTE czy tam 3G. Natomiast ta środkowa antenka ma nam tutaj wzmacniać sygnał na częstotliwości 5 GHz, czyli w standardzie AC. Od razu Wam tutaj powiem, ponieważ tutaj na to opakowanie nie mamy tutaj wyszczególnionej konkretnej specyfikacji tych złącz, to port WAN jest tu 1 gigabitowy, czyli bardzo fajnie, natomiast niestety porty LAN są tylko 100 megabitowe, także tutaj akurat pewne ograniczenia, myślę, że tutaj jakiś niedosyt pozostanie, ale to wszystko zobaczymy sobie w dalszej części w jakichś tam testach tego routerka. Dobrze, teraz sobie go wyjmiemy z opakowania, zobaczymy, jak to wygląda wszystko na żywo, co mamy w zestawie. Spróbujemy sobie tutaj otworzyć, to jest tak dość konkretnie zapakowane. Jak widzicie, kilka pudełek, ale już sobie z tym poradzimy. Tak to wygląda w środku. Mamy tutaj nasz router, zaraz sobie go rozpakujemy. Co poza tym? Kabelek, niezbyt długi, typowy kabelek sieciowy. Zasilacz składający się tutaj jak gdyby z dwóch części. Mamy tutaj też końcówkę angielską. Oczywiście łączymy sobie te dwie części. Mamy tutaj taki zasilacz. Zobaczmy sobie na jego parametry. Nie wiem, czy tam będzie coś widać. 12V, 1,5A. Dość taki widać solidny, konkretny zasilacz. Myślę, że nie powinno być problemu z zasilaniem. Co poza tym? 3 antenki. Tak jak wspominałem, jedna do 5 GHz do standardu AC. Natomiast dwie to są do standardu 3G, 4G LTE. Czy mamy tutaj coś więcej? Tutaj pod spodem jeszcze, jak widzicie, taka książeczka, opakowanie. Mamy tutaj instrukcję obsługi, gwarancję i płytka. Płytka, co będziemy na niej mieli? Widzę, że jakieś manuale i jakaś krótka instalacja, także myślę, że się może przydać. I Acrobat Rider dodatkowo, Adobe Rider. Tutaj w jakiejś tam wersji nie piszą jakiejś, pewno będzie to tutaj przydatne. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o takie tutaj elementy podstawowe. Zobaczmy sobie szybko, jak wygląda ten nasz routerek. Jak widzicie, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Takie gdyby taka standardowa konstrukcja. Pod względem designu też jakoś tutaj nie ma jakiejś rewelacji. Kiedyś testowałem, tutaj ostatnio mam jakiś tam routerek D-Linka, bardzo fajny, kosmiczny taki wygląd. Tutaj niestety powrót do klasycznego, myślę, że też stonowanego takiego kształtu. Zobaczmy sobie, tak jak mówiłem, tutaj z tyłu mamy właśnie te wspomniane porty LAN,
wyjścia LAN, WAN, antenki, czytnik kart, włącznik, wyłącznik dość duży. Tutaj ta górna część, ładny, błyszczący, czarny taki tutaj plastik, niestety dość łatwo też łapiący tutaj wszelkiego rodzaju odciski palców. Ale tak jak już kiedyś wspominałem, w przypadku routerów nie jest to problemem, ponieważ przeważnie sobie leżą na półce, nic tutaj nie dotykamy go, więc tutaj nie będzie z tym problemu. Tutaj środkowa część, taka wyprofilowana, biała, po bokach otwory wentylacyjne, dość dużo. Myślę, że nie będzie problemu z zaprowadzaniem ciepła. I przedni panel, tutaj jak widzicie, bardzo dużo kontrolek. Tak naprawdę jest ich tutaj 4, 6, 8, 9 kontrolek. Mamy tutaj siłę sygnału właśnie LTE. Przycisk reset, kontrolka od WAN-u, od LAN-u, 2,4 GHz, 5 GHz, czyli będziemy sobie tutaj mogli zobaczyć, jak ten router będzie nadawał akurat w danej chwili, czy nadajemy tylko na częstotliwości 2,4 GHz, czy też na 5 GHz, czy też na obu równocześnie, także tu będziemy wszystko mieć wyświetlone. Status, czyli czy status działania routera oczywiście, sieć 2G, 3G lub 4G, także tutaj też fajnie, bo my widzimy, z jaką siecią nam się udało połączyć, czy to jest wolne połączenie 2G, 3G, czy też szybki internet LTE 4G. I jeszcze tutaj mamy SMS-a, także taka funkcja dodatkowa. Przycisk WPS, czyli będziemy mogli sobie to szybko skonfigurować, połączyć to urządzenie z telefonami, jakimiś tam innymi naszymi urządzeniami. Tutaj tak naprawdę więcej nie ma nic takiego do pokazania. Tylny panel, jeżeli chcecie zobaczyć, tutaj jest duża naklejka, też mamy te wszystkie porty tu wyszczególnione. Mamy tutaj też klucze do sieci Wi-Fi, ponieważ router ten po podłączeniu od razu do prądu będzie nam rozsiewał już swoją sieć Wi-Fi, z którą będziemy się mogli połączyć po wpisaniu oczywiście tego klucza i będziemy też mogli przejść do dalszej konfiguracji. Tym, co tu chciałem wam pokazać, też pisałem tutaj w naszej recenzji o tym, nie ma tutaj otworów do zawieszenia tego routerka na ścianie, także jeżeli planujecie sobie na przykład zawiesić go gdzieś, no to niestety będzie problem, można tu coś próbować, sobie tutaj coś dorobić, ale domyślnie nie ma tutaj opcji na zawieszenie go na ścianie. Spróbujmy sobie zobaczyć zaraz antenki, może szybciutko sobie je tak, żeby nie przedłużać, wyciągniemy, założymy, zamontujemy. Te krótsze antenki, tak jak mówiłem, są do standardu LTE. Antenki dość solidne, tak naprawdę tutaj w pełni konfigurowane, możemy sobie ustawiać kąt, pod jakim chcemy te antenki sobie ustawić. Może sobie jeszcze zobaczmy tą większą antenkę, która idzie na środku. Ja to szybciutko jeszcze spróbuję wam pokazać, jak to wszystko wygląda po złożeniu. Ta antenka również, podobnie jak i tamta, też konfigurowalna i została nam ostatnia tak naprawdę. Już sobie to tutaj wszystko zmontujemy. To podokręcamy. Jak widzicie, tak ten router mniej więcej się prezentuje, jeżeli mamy go całego złożonego. Myślę, że też będzie bardzo fajnie działał, dość duże, mocne anteny, także tutaj też nie powinno być problemu z sygnałem. Oczywiście wszystkie wyniki testów, pomiary, test zasięgu, odległości, stabilności połączenia, wszystko to znajdziecie w naszej recenzji, która jest dostępna na stronie www.smartpauzatest.pl. Link do tej recenzji jak zwykle pod filmem, także zachęcam też do zapoznania się. A teraz sobie przejdziemy do podłączenia tego routerka i pokażę wam, jak wygląda jego menu, jak wygląda jego konfiguracja. Ok, router mamy już podłączony. Teraz wystarczy w przeglądarce wpisać 192.168.0.1, czyli adres IP naszego routera. Następnie staniemy poproszeni o wpisanie hasła i loginu. Oczywiście login to jest admin. Hasło domyślne akurat jest puste, więc sobie tylko klikamy, przechodzimy sobie dalej. I tak mniej więcej wygląda menu naszego routerka. Jak widzicie, tutaj w tej wersjach językowych niestety nie ma wersji polskiej, także ja będę korzystał z wersji angielskiej. Miejmy nadzieję, że w przypadku jakichś kolejnych aktualizacji czy oprogramowania pojawi się też wersja polska, która na pewno ułatwi nam korzystanie i konfigurację tego urządzenia. Ja sobie do routerka włożyłem już kartę SIM, jest to akurat karta sieci Play. Jak widzicie, zaraz po włączeniu router połączył mi się od razu z nadajnikami sieci Play, ustanowił połączenie, jest to aktywny, także
praktycznie już mogę korzystać bez żadnej konfiguracji z internetu. Oczywiście jest to możliwe dlatego, że moja karta Steam akurat nie ma kodu PIN, także nie musiałem go wpisywać, więc router od razu połączył się z siecią i wszystko tu już od razu działa. Jeżeli mamy kod PIN, za chwileczkę pokażę Wam, gdzie to wszystko wpisać. Jak widzicie, zasięg sygnału jest tutaj 58%, jak na odległość od nadajnika, która jest dość spora tutaj w moim przypadku, to jest całkiem przyzwoity wynik, także myślę, że tutaj ten router sobie całkiem nieźle radzi. Oczywiście można współpracować też z antenami zewnętrznymi, wystarczy, że kręcimy tą antenkę jedną i wkręcimy sobie jakiś kabel z anteny zewnętrznej. Ten sygnał oczywiście nam się znacznie poprawi i będziemy mogli korzystać w dalszych odległościach od nadajnika, w jakichś tam terenach, gdzie po prostu sygnał jest słabszy. Dobrze, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o to, w jakim główne menu. Zobaczmy sobie teraz szybciutko jakąś konfigurację. Mam tu zakładkę internet. Jak widzicie, tutaj pierwsza zakładka to właśnie jest połączenia. Do wyboru właśnie mamy 4G LTE, możemy sobie też szukać statyczne, dynamiczne IP. Mamy wszystkie POPy, PTE, PL2, TP, także ustawię naprawdę dużo, ale zostajemy na razie przy internecie 4G LTE. Jak widzicie, mamy tutaj kilka ustawień, które tu warto sobie z nimi zapoznać. Tryb auto, czyli domyślnie nam dobiera najmocniejszą sieć, jaka jest dostępna w okolicy, czy też 4G, 3G, 2G. Możemy to oczywiście wybrać sobie ręcznie, że na przykład korzystać z tylko sygnału 3G, tylko sygnału 2G lub tylko sygnału 4G. Także to jest wszystko do wyboru, ja zostawię sobie ten na auto. Tu mamy wszystkie ustawienia, które możemy sobie wpisywać. Tu właśnie w tym miejscu wpisujemy kod PIN naszej karty SIM, jeżeli taki mamy. No ponieważ wiadomo, bez kodu SIM, bez kodu PIN, jeżeli jest on konieczny, to ta karta nam by nie działała. Tu możemy dodatkowo sobie wstawić różne opcje, roaming, bridge, NAT, także tutaj to wszystko już jest do dalszej konfiguracji. Myślę, że najważniejsze, jeżeli chodzi o ustawienie właśnie tego połączenia, to jest to wpisanie kodu PIN. Resztę tak naprawdę router wszystko zrobił dla nas. Oczywiście mamy tutaj takie instalatory domyślne, które możemy sobie przejść wtedy krok po kroku całą instalację. I wtedy też przeprowadzi nas tutaj ten router, jakby przez cały ten proces już ręcznie. Będziemy sobie mogli teraz wybrać nazwę sieci i poustawiać sobie hasła, piny, zabezpieczenia, także jak to woli, albo po prostu ustawiam sobie to ręcznie, albo przechodzimy za pomocą konfiguratora. Jeżeli chodzi o takie opcje tutaj, to jak widzicie, to już wspominałem, konfiguratory, multiban, IP6, także tutaj ustawienia są wszystkie do wybrania. Tu jeszcze pokażę przykład w ustawieniach właśnie typowych kablowych, mamy tutaj do wyboru, możemy sobie wpisać właśnie adres MAC na przykład naszego routera, który będzie się identyfikował w sieci. Jest to tyle ważne, że niektórzy dostawcy internetu na przykład filtrują nasze urządzenia po MAC-ach. Jeżeli mamy już jakiś adres MAC przypisany, no to nie musimy dzwonić do operatora, prosić się o zmienienie tego adresu, bo mamy inny router. Znaczy, że piszemy stary adres MAC tutaj w to miejsce i połączenie będzie od razu działało, wszystko będzie tak jak ma być. Dobrze, wróćmy sobie na razie do 4G, ponieważ na razie mamy tylko tą kartę podłączoną. Kolejna zakładka to jest Wi-Fi. Tutaj mamy właśnie ustawienia naszej sieci, która jest rozsyłana. Jeżeli chcemy to sobie ręcznie wszystko poustawiać, to mamy tu właśnie taką możliwość. Jak widzicie, mamy dostępne zarówno sieci 2G, jak i 5G. Sieci te mogą działać równocześnie, mogą też działać niezależnie, możemy sobie jedną z sieci wyłączyć. Oczywiście mogą one działać obie naraz, możemy sobie na każdej z tych sieci nadać osobną nazwę, to możemy sobie tę nazwę oczywiście zmieniać. Możemy też każdej z tych sieci nadać osobny klucz zabezpieczający, możemy też postawić inne zabezpieczenia, także naprawdę konfiguracja tego routerka jest... Podobnie jest, jeżeli chodzi o LAN. Tutaj mamy też LAN setting, możemy sobie ustawiać adresy IP, możemy sobie maski przydzielać, ustawiać, zmieniać sobie ustawienia DHCP, powiedzmy w jakichś tam przedziale konkretnych. Także naprawdę ustawień jest bardzo dużo. Są oczywiście te ustawienia zaawansowane, tutaj mamy różne aplikacje, DMS-y, URL-y, filtrowania, QoS. Także tych opcji naprawdę jest bardzo dużo, nie będę ich teraz tu wszystkich pokazywał, bo to akurat nie jest przedmiotem tej recenzji. Niemniej jednak naprawdę jest tu bardzo dużo opcji. Możemy sobie tutaj ustawić też programowanie, wyłączanie, restartowanie tego routera w danych godzinach. Możemy sobie rozciągać sieć na przykład od danej godziny do danej godziny. Możemy sobie blokować strony określone, filtrować pod danych użytkowników. Naprawdę bardzo dużo. Oczywiście tu możemy sobie też zmieniać wersję oprogramowania, robić jakieś upgrade'y. Także naprawdę wszystko jest to naprawdę bardzo przejrzyście, fajnie zorganizowane w takich tutaj tych zakładkach, także myślę, że z tym nie będzie problemu. Oczywiście polska wersja językowa znacznie poprawiłaby tutaj
obsługę tego routerka. No ale niestety na dzień dzisiejszy mamy tylko wersję angielską. Myślę, że do podstawowych zastosowań ten router bardzo dobrze się sprawdzi i nie będziecie mieli problemu z konfigurowaniem takich podstawowych opcji. Jeżeli chodzi o bardzo zaawansowane opcje, to przeważnie ustawiają już takie opcje administratorzy sieci, więc dla nich też nie będzie problemem ten język angielski, także tutaj też jak najbardziej się to urządzenie sprawdzi. Dobrze, jeżeli chodzi o takie wyniki, benchmarki, testy, to wszystko to znajdziecie na naszej stronie www.smartpausatest.pl, na której tam też oczywiście znajdziecie sobie, jak mam, może pokażę, takie wykresy, na przykład jak działa Wi-Fi w różnych odległościach od nadajnika, poziomy sygnału, także tutaj będziecie sobie mogli to wszystko poprzeglądać, zapoznać się, zobaczyć sobie, jak działa na przykład różnica między siecią 2G a 4 GHz a 5 GHz, jakie tu są właśnie zasięgi, jakie są prędkości, jak wygląda pobieranie plików, także to wszystko, tak jak mówię, wszystkie te wyniki znajdziecie sobie w pełnym teście na www.smartpausatest.pl, do którego link tego testu oczywiście macie bezpośrednio pod filmem. Na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o tę prezentację. Zapraszam Was oczywiście do kolejnej naszej recenzji i dziękuję Wam bardzo za uwagę.